Jak ty się czujesz z tym, że po 4 latach wracasz do kadry? Jak się dowiedziałeś, to jaka była twoja pierwsza reakcja? Jakieś, nie wiem, ciarki, gęsia skórka, czy luz bluz, bo ty w ogóle uchodzisz za chłopaka, który tak dosyć spokojnie podchodzi do życia. Znaczy tak, na początku byłem byłem zaskoczony, że trener, na początku byłem zaskoczony, że odebrałem telefon, bo nieznajomy numer rzadko odbieram, ale... To już wielkie brawa, odebrałeś telefon, naprawdę niesamowite osiągnięcie. A trudno się akurat trener mnie zaskoczył i muszę powiedzieć, że się bardzo, bardzo ucieszyłem w środku. Nie chciałem za bardzo ukazywać tego na zewnątrz, bo znajomy na grillu było, to nie chciałem siebie, wiadomo, robić nie wiadomo czego, ale bardzo się cieszyłem i muszę powiedzieć, że czułem się, jakbym pierwszy raz przyjął na kadrę, bo po takim długim czasie to... Czyli rozumiem, że zupełnie się tego nie spodziewałeś, tak? Taka jest tak, twoja reakcja. Nie myślałeś sobie, że no dobrze zacząłem, dobrze mi idzie. Pewnie ktoś tam sobie przypomniał o Mateuszu Klichu, czy zupełnie nie. Czy może wychodziłeś z założenia, nie no, chwila, moment. Jeszcze za mało tych kolejek minęło, żeby ktoś pomyślał, może by się przydał kadrze. Znaczy no, nie da się ukryć, że zacząłem dobrze i bardzo się cieszę, ale nie myślałem, że tak szybko nastąpi i byłem zaskoczony.